Witam Was w tą specjalną sobotę, sobotę przed świętami wielkanocnymi. Chciałabym Wam od razu na samym początku złożyć wesołych świąt, smacznego jajeczka, mokrego śniegu zadęgusa, ale nie z nieba, tak? Żeby była bardzo dobra pogoda, żebyśmy rodzinnie i wesoło i spokojnie spędzili te święta. I ja sobie życzę kolejnych sukcesów, jeżeli chodzi o utratę wagi, natomiast Wam życzę spełnienia Waszych marzeń. No dobrze, jeżeli chodzi o podsumowanie tego tygodnia, zakończyłam właśnie dzisiaj, rozpoczęłam drugi etap trzeciej fazy, czyli doszedł dodatkowy owoc w ciągu dnia oraz dwa razy w ciągu dnia mogę zjeść produkt zbożowy. Czyli na przykład na śniadanie chleb, natomiast na obiad już jakiś makaron, kasza, bądź ryż, bądź ziemniaki. Dwa razy owoc, czyli na śniadanie na przykład i na podwieczorek. Do tego oczywiście jogurt doszedł, więc no, dla mnie jogurt idealnie, bo teraz można robić sosy jogurtowe z trzostkiem, z innymi różnymi dodatkami i jest jeszcze pyszniejsze jedzenie. Zacznę od razu tak naprawdę od tego, co jutro będzie, tak? Czyli jutro będą święta. Jutro będziemy siedzieć wszyscy rano przy stołach i będziemy się zajadać tymi pysznościami. Natomiast ja też się będę zajadać swoimi dietetycznymi pysznościami. Wymyśliłam sobie swoje menu, które już jest na stronce Motyle Mięsnym oraz na Zarazy Fit. Ale pokrótce Wam przedstawię. Zrobiłam dzisiaj sałatkę jarzynową z tak naprawdę dwóch pietruszek, ze 100 gramów groszku, jednego jajka, wyszło prawie pół kilo tej fasolki, znaczy tej sałatki. Podzieliłam sobie to na dwie porcje i dołożyłam do tego troszeczkę jogurtu, sól, pieprz i chrzanu, tak żeby troszeczkę była ostrzejsza. Ładnie dekorowałam, zdjęcia będą pod koniec filmu. Dodatkowo zrobiłam sobie słodkie jedzonko, czyli pomieszałam chlebek z czekoladą MD i zrobiłam z tego babeczki, które będą podane z musem truskawkowym i jogurtem oraz serniczki na zimno z truskawką. Też podane w dwóch wersjach, albo w takich malutkich, albo w takiej jednej dużej miseczce. Do tego będą jeszcze takie fit zaraziki, dietetyczne zaraziki z piersi z indyka, faszerowane szpinakiem, z trzostkiem i z jogurtem. Do tego oczywiście będą mnóstwo warzyw, dużo, dużo wody, napojów i innych dozwolonych rzeczy. Co jeszcze? Aha, no jeszcze będzie schab jedzony, tam plasterek na przykład, będzie jeszcze jajeczko normalne, będzie chlebek jedzony, no i na samą kolację będzie baton o smaku pizzy albo sera. Jeszcze jestem przed wyborem i tak naprawdę zastanawiam się, co. Może połączę pół tego i pół tego. Więc tak naprawdę te święta będą zupełnie inne niż dotychczas. Będą zdrowe, zdrowsze, będą bardzo dietetyczne i będą tak najważniejsze dla mnie będą według zasad, które mogę jeść i dzięki którym tak naprawdę, którym mi przytyję, tak? To jest dla mnie najważniejsze, żeby te święta przebiegły zgodnie z zasadami. Oczywiście dieta menu zostało skonsultowane z Kasią, dostałam akceptację, więc tak naprawdę cieszę się niesamowicie, że te święta nie będą przekleństwem. Jeżeli chodzi o moją wagę, dzisiaj stanęłam na wadze i pokazała ona 73,9. Powiem Wam, że byłam po prostu w szoku. Stawałam trzy razy pokazała się ta waga. Za czwartym pokazało się 74,2, więc powiedzmy, że czy tam jeden. No, przyjmuję tą pierwszą wersję, na pewno jest bardziej satysfakcjonująca. Także dalej spadam kilogramów w dół. Dalej się trzymam wszystkich zaleceń i zobaczymy, jak teraz będzie, ponieważ doszedł jogurt i inne produkty, więc mam nadzieję, że się nie spowolni. Co jeszcze? Treningi, a propos treningów. W środę, w zeszłym tygodniu miałam taki kryzys, że jakbym mogła, to bym nie poszła na trening, wszystko było na nie. Po prostu cały świat stał koniem, zmógł do mnie i było bardzo źle. Pierwszy obwód ćwiczeń w ogóle pierwsze ćwiczenia to była totalna masakra, totalna katorga. Jakbym po prostu robiła to wszystko za karę.
I uwierzcie mi, że tak naprawdę po treningu, no może trochę mi przeszło, ale nie do końca. Natomiast w piątek zrobiłam mega, mega szybki trening. 47 minut, więc jak dla mnie to mały rekord. Zawsze zamykałam się tam w 50 minutach. Więc dołożyłam tempa, dołożyłam ilość powtórzeń i zrobiliśmy tak mega intensywny trening, że no nie wiem, ta waga chyba spadła tak naprawdę dzięki temu i dzięki odżywianiu. Więc ja jestem bardzo zadowolona. Nie miałam spotkania z Asią, ale daję sobie radę. Dużo, dużo pracy jest, więc naprawdę muszę bardzo się trzymać, żeby pilnować i posiłków, i godzin posiłków, i wody, która stoi tu za mną. O, jak widzicie. O, jest woda cały czas. Cóż wam mogę jeszcze więcej powiedzieć? Wszystko idzie tak, jak już powinno. 24 jest sesja, która będzie pokazywała nasze efekty. Sterylizacja jest już wybrana. Przepiękna. 10 maja jest zakończenie całej akcji i chciałabym Ciebie zaprosić na to zakończenie do poradni MediLife Polska. Na stronkach MediLife Polska, czy Motylem Jestem, czy 100 razy fit jest zaproszenie. Każdy może się zapisać i przyjść. Wstęp wolny. No i cóż. Jeszcze raz wesołych świąt. Jutro będą takie małe. Będą, jutro zrobię wam fotki, jak to wszystko wygląda już na stole, poubierane, że tak powiem, i będę świętować moje pierwsze dietetyczne i mam nadzieję nie ostatnie święta. Jeszcze raz wesołych świąt. Moc bujaków, moc uścisków i z całego serca.